Witam serdecznie, z tej strony Darek Trela, biorę udział w programie Lubię To i w takim razie zaczynamy. Myślę, że w sobie najbardziej taki dystans do siebie, jakoś po prostu staram się być normalnym człowiekiem i w zasadzie tyle. Myślę, że najbardziej lubię potrawy, które przygotowuje żona, czyli takie podstawowe, wiadomo jak to jest, czasami schabowy, jak również i lasagne, czy jakieś inne takie rzeczy. W czasie wolnym lubię spędzać ten czas z moją żoną, wiadomo, no, nie jesteśmy z Tarnowa, więc jak tylko mamy okazję, to jedziemy do swojej strony. Wszyscy się w szatni śmieją, jestem fanem seriali, więc zawsze, gdy nie jestem jakiś tam na bieżąco, to zawsze w autokarze, jak jest jakiś wyjazd, nadrabiam zaległości. Myślę, że kibicuję tym chłopakom, z którym po prostu grałem w poprzednich klubach i na pewno za nich bardzo trzymam kciuki. Tak jak wcześniej byłem fanem seriali, tak jestem bardzo fanem disco polo i bardzo lubię tego słuchać w samochodzie, gdy podążam na trening. Informacje na bieżąco, które się wydarzają, które się wydarzyły przez tam noc, więc na pewno głównie tym się interesuję w internecie. Myślę, że można powiedzieć, że było ich bardzo dużo, bo byłem w kilku klubach, więc na pewno ci chłopacy, z którym grałem, występowałem, więc na pewno to są tacy, jest ciężko wymienić po prostu wszystkich. Nie wiem, myślę, że pobyt w szatni jest to taka chwila, gdzie jest po prostu wesoło i powinno być. Wiadomo, no, w niektórych sytuacjach trzeba być poważnym, ale wiadomo, no, śmiech to zdrowie. Myślę, że taką najfajniejszą to jest zagrać na zero z tyłu i jak to mówi trener Rucharski, robota wykonana. Wiadomo, no, tak jak w naszym profesji jest to na pewno wychowanie fizyczne na samym początku, ale również w liceum, gdy jeszcze uczęszczałem do technikum, bardzo lubiłem chemię. Nie wiem, naprawdę, no, czasami zastanawiałem się nad tym, co mógłbym robić, ale nie było to tak bardzo sprecyzowane, ale wiadomo, no, takie dziecięce to wiadomo, jakiś, nie wiem, strażak, czy jakieś po prostu inne takie zajęcia, które mogą pomagać ludziom. Dziękuję bardzo. Darek Trela odpowiadał na pytania, lubię to.